Istnieje taka tendencja ogólnoeuropejska, że najwięcej osób do klubu fitness chodzi w dużych aglomeracjach. To jest nie tylko sytuacja, która ma miejsce w Polsce, ale także ma miejsce w Wielkiej Brytanii czy ma miejsce w Rosji. Najbardziej skrajnym przypadkiem tego jest na przykład Rosja, gdzie tak naprawdę kluby fitness istnieją tylko i wyłącznie w Sankt Petersburgu i w Moskwie. Na drugim końcu rzeczywiście są kraje skandynawskie, gdzie nie ma dużych, de facto dużych aglomeracji i kluby są wszędzie. Ale w Polsce też mamy do czynienia z sytuacją, że jednak rzeczywiście kluby fitness są przede wszystkim w dużych aglomeracjach. Największa penetracja jest w Warszawie, a następnie w miastach jakby drugi ligi. Rynek może nie będzie bardziej rósł, ale będzie, szczególnie w Polsce, będzie następowała konsolidacja rynku. Znaczy pewnie będzie mniej graczy, którzy będą mieli większe sieci i z drugiej strony, co będzie miało do czynienia, z czym będziemy mieli do czynienia w Polsce, to na pewno sytuacja, że do klubów fitness będą przychodziły osoby, które teraz tego nie korzystują. Będą osoby starsze albo młodsze. Będą kluby dedykowane do poszczególnych grup. Będą kluby dedykowane do klubów premium. Będzie coraz więcej klubów dedykowanych do tak zwanych low-costowych. Do tej pory mieliśmy w Polsce taką sytuację, że kluby były dla wszystkich. Powstaną także różnego rodzaju butiki dedykowane do poszczególnych grup. Czy to będą grupy wiekowe, czy grupy specjalizujące się w jakiejś branży, czy kluby lokalne.